Doktor Paulo był jednym z niewielu lekarzy w okolicy. Policja na pewno zainteresuje się tą sprawą. Chcemy, by Elena tu została, póki nasze dziecko nie będzie w stanie podróżować. Ja ukryję się tak, by nikt mnie nie znalazł. To niesprawiedliwe, przecież to ja zabiłam. Pomyśl o naszym dziecku. Poświęć się dla niego albo dla niej, jeśli urodzisz dziewczynkę. Chcę być z tobą. Ja też. Ale przez jakiś czas to nie będzie możliwe. Odwiedzę cię, jak tylko sytuacja trochę się uspokoi. Nasza miłość pokona wszystkie przeciwności. W domu ojca jesteś bezpieczna, a ja muszę uciekać, nim zjawi się tu policja. Możesz powiedzieć sędziemu, że działałeś w obronie własnej. Doktor Paulo pochodził z wpływowej rodziny. Ja jestem tu obcy. Na dodatek ukradłem mu żonę i zabiłem go. Raczej nie udałoby mi się uciec przed szubienicą. Nie pozwolę, żeby cię powiesili. Proszę cię o jedno. Nigdy więcej nie mów, że to ty zabiłaś doktora Paulo. Ja to zrobiłem. Nie martw się. Nie martw się. Wrócę do ciebie. Tiberio, gdzie? Spokojnie. Jaguar sobie poszedł. Może czeka na nas za zakrętem. Na pewno jest głodny i poszedł szukać jedzenia. My musimy dotrzeć do obozu i to jak najszybciej. Chcę wydostać się z tego lasu. Potrzebuję konia, żeby jechać na pomoc Izaurze. Skoro tak się panu śpieszy, niech pan zejdzie pierwszy. Nie ma sprawy. Ty też możesz zejść. Jaguar sobie poszedł. Ruszajmy. Będę miał oczy szeroko otwarte. Nie chcę niespodzianek. Dobrze, ale chodźmy już. Chcę jak najszybciej odnaleźć ten obóz. Wciąż nie mogę się z tym pogodzić. Taki przystojny i wykształcony. Szkoda mi jego biednej matki. Straciła jedynego syna. Wysłałem do niej telegram. Myślę, że już dostała złe wieści. Alvaro był bardzo kochanym synem. Ten łajdak Leoncio nawet się nie zawahał. Proszę do tego nie wracać. Trzeba zająć myśli czymś innym. Uważamy z Miguelem, że tylko pan może pomóc Izaurze uciec przed tym zbirem. Jestem przygotowany na każde ryzyko. Zrobię wszystko, by oddać hołd przyjacielowi, który odszedł. Będzie pan wdzięczny, gdziekolwiek jest. Amen. Niech Bóg zawsze ma go w sercu. Musi się pan dostać do pensjonatu i tam ustalić szczegóły. Proszę wcześniej wstąpić do komisariatu. To dobry pretekst. Może wtedy zmyli pan ludzi, którzy nas śledzą. Zapytam, czy znaleźli ciało mojego przyjaciela. Chciałbym wyprawić mu przyzwoity pogrzeb. Kiedy pan wyjdzie, proszę się upewnić, że nie jest pan śledzony. Zmylę ich. Zrobię wszystko, by zamieścić się na Alejdzie. Zacznę od pomocy Izaurze.
Prosiłam, żebyś nie palił w sypialni. Nie lubię dymu. Jakie to ma znaczenie? Nic, o co cię proszę, nie ma dla ciebie znaczenia? Wystarczy zobaczyć, jak mnie traktujesz. To nauczka, żebyś skończyła z tą błazenadą w łóżku i przestała mi odmawiać. Nie miałeś prawa mnie zmuszać. Jestem twoim mężem i mam swoje prawa. To bolało. Biegnij poskarżyć się tatusiowi. Coraz poważniej myślę o tym, by zostawić cię na łasce losu. Jesteś jak pies, który szczeka, warczy, ale nie gryzie. Grozisz, ale nigdy się ze mną nie rozstaniesz. Nigdy. Prócz okropnego charakteru, okrucieństwa i egoizmu, masz jeszcze jedną wadę. Jesteś zarozumiały. Niedługo mija termin spłaty hipoteki. Będę potrzebował pieniędzy od twojego ojca. Inaczej stracimy haciendę. Zamiast szanować mnie jak królową, traktujesz mnie jak śmiecia. Chyba nie wiesz, że igrasz z ogniem. Mas está brincando com fogo. Przysyła mnie pan Leoncio. Chcę wiedzieć, czy znaleziono ciało pana Alvaro i czy pan Miguel został aresztowany. Nie miało miejsca ani jedno, ani drugie. Dzień dobry, sierżancie. Dzień dobry. Jak to możliwe, że miała miejsce zbrodnia, a nie znaleziono ciała? Na pewno je ukryli w jakimś dole albo wrzucili do jeziora. Póki nie ma ciała, nie mogę nic zrobić. Nie było zbrodni, a tym bardziej winnych. Proszę przekazać tę wiadomość panu Leonciowi. Musi pan znaleźć to ciało. Prawdę mówiąc, lepiej, żeby się nie znalazło. Właśnie o to chodzi Leonciowi. Pozostanie bezkarny. To pana słowo. Ale pan Leoncio, Raimundo i Francisco, a także Martini uważają inaczej. Po tamtej stronie jest więcej świadków. To ich słowo. Jeśli ciało się odnajdzie, pan Miguel może trafić na szafot za zbrodnię, której nie popełnił, jak bestia z makabry. Nie spodziewałam się pani w moim domu. Co za niespodzianka. Przepraszam, że przyjechałam bez uprzedzenia. Akurat nie została pani brata. Musiałam przyjechać, bo odchodziłam od zmysłów, kiedy dowiedziałam się, że Alvaro uciekł z tą wieśniaczką niewolnicą. Izaura niczym się od nas nie różni. Nie podoba mi się, jak pani mówi o mojej córce. Przecież to prostaczka. Jest wykształcona i ma wspaniały charakter, rzadko spotykany, nawet w najlepszych rodzinach. Pan Miguel nie w więzieniu? Jestem zaskoczona, że spotykam pana w domu hrabiny. Estou surpresa, senhor Miguel, em encontrá-lo aqui, na casa da condessa. Miguel agora é meu noivo. Estou narzeczony. Mamy wyznaczoną datę ślubu, ale już żyjemy jak małżeństwo. Mąż i żona? Nie przeszkadza hrabinie, że wyjdzie za człowieka, który siedział w więzieniu? Życzę szczęścia. Senhorita Branca. Interesują panienkę wiadomości o panu Alvaro. W takim razie powiem od razu. Alvaro nie żyje. Umarł? Alvaro? Jak to? Nie żyje? Pani brat był świadkiem, jak Leoncio strzelił mu prosto w serce. Alvaro nie żyje? Umarł?
Jak się ma mój ojciec? Trochę się martwi. Poza tym wszystko w porządku. Chcą wraz z hrabiną, bym pomógł Izaurze, że uciec. Dlatego przyszedłem. Może pan na nas liczyć. Jeśli ktoś pana śledził, policja może wpaść na trop Izaury. Nie było mi łatwo tu dotrzeć. Szli za mną, odkąd opuściłem haciendę hrabiny. Najpierw poszedłem do komisariatu, tak jak poradził mi pan Miguel, ale wciąż ktoś mnie szpiegował. Wszedłem do tawerny, zapytałem o toaletę i wyszedłem tylnym wyjściem. Znalazłem się w zaułku. Przeszedłem przez jakiś dom, a w końcu znalazłem się na drodze. Starałem się uważać i chyba udało mi się wywieźć w pole szpiegów. Nie wiedzieli, jak tu wchodziłem. Musiałem zaryzykować, bo trzeba jak najszybciej wywieźć Izaurę z miasta. Prócz tego wciąż nie znaleziono ciała Alvara. Jeszcze nie? Nie? Przeszukali okolicy jeziora, ale niczego nie znaleźli. Bardziej martwi mnie teraz los Izaury. Hrabina i pan Miguel chcą, żebym uciekł z nią za granicę. To najlepszy pomysł. Pan Leoncio nie odpuści i w końcu ją znajdzie. Tutaj. Ja też chcę pomóc. Nie wyjadę stąd, póki nie odnajdzie się ciało Alvaro. Niedorzeczny pomysł. Musisz uciekać i to jak najszybciej, inaczej ten łajdak znowu cię dopadnie. Proszę przyjąć moje kondolencje. Wiem, że panienka... Nie... Leoncio nie miał prawa zabić mojego Alvaro. Przynajmniej w tym się zgadzamy. To wina tej niewolnicy. Alvaro zginął przez Izaurę i ona mi za wszystko zapłaci. Nie jest niczemu winna. Jak najbardziej. Gdyby nie ona, Alvaro już dawno byłby moim mężem. To ona powinna była umrzeć. Nie zamierzam tego słuchać. Nikomu nie pozwolę tu przychodzić i obrażać Izaury. W takiej sytuacji proszę, by pani wyszła. To nie będzie konieczne. Nie zamierzam się tu zatrzymywać. Nie zniosłabym obecności ojca tej prostaczki. Pojadę do pensjonatu w mieście. Tam się zatrzymam. Nie musi panienka tak szybko nas opuszczać. Właśnie. Proszę jeszcze zostać. Nie rozumiem. Przed chwilą zostałam wyproszona, a teraz nie chcecie, żebym pojechała do pensjonatu? Proszę przynajmniej zaczekać na brata. Czy pan Leoncio schwytał Izaurę? Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Zrozumiałam. Tak. Zrozumiałam. Ona ukrywa się w pensjonacie. Występują. Niewolnica Izaura, odcinek 128. Doktor Paul
Doktor Paulo Pereira został zamordowany w pokoju pensjonatu Estrela d'Alva, kilka godzin drogi stąd. Jego ciało zostało rozpoznane przez mieszkańców Campos, którzy się tam zatrzymali. Dobre sobie, nie ma ciała pana Alvaro, za to jest inne. Buntowniczka i dzikuska. Pana matka smaży się pewnie teraz w piekle w ramionach jakiegoś łajdaka. Bezczelna, jak zawsze. To pan jest bezczelny. Ma pan bagno w ustach i jest żałosnym ignorantem. Umie pan napisać swoje imię? Ja swoje potrafię. Ale zrobiłaś się zadziorna. Jesteś ładna, więc myślisz, że ci wszystko wolno. Jestem też córką pułkownika. Więcej szacunku, proszę. Dzień dobry, witam pana. Za pozwoleniem. Przynoszę panu wspaniałe wieści. Znaleźliście Izaurę? Jeszcze nie, choć już mamy pewność, że nie ukrywa się w haciendzie hrabiny. Więc co to za dobre wieści? Zapłaciłem człowiekowi, który pracuje u hrabiny. Za kilka groszy będzie nam o wszystkim opowiadał. Twierdził, że widział Izaurę w towarzystwie Andrei i pana Geraldo. W takim razie Geraldo wie, gdzie ona jest. Wszyscy wiedzą. To pewnie jakiś dom w mieście. Zauważyliśmy, że pan Geraldo codziennie bywa w pensjonacie Goita Cases. Właścicielem jest niewolnik wyzwolony przez hrabinę. W tym samym pensjonacie mieszka pana szwagier, pani Enrique. Więc tam ukryli Izaurę. W pensjonacie. Na pensão Goita Cases. Dziękuję. Dobrze, że już nie płaczesz. Nie mogłam znieść twojej rozpaczy. Nie wiemy, jak pomóc. Izaura jest silna. Tyle wycierpiała w życiu. Bóg nieraz wystawił ją na próbę. Teraz powinna być szczęśliwa. Do tego jeszcze daleka droga, ale mogłaby mieć choć trochę spokoju. Tylko pod warunkiem, że wydostanie się stąd. Dziękuję wam. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Wiem, że mi współczujecie. Pocieszacie mnie. Dzięki temu jakoś się trzymam i nie tracę nadziei. Izaura musi jak najszybciej uciec za granicę z panem Geraldo. Że też na to nie wpadłem. To oczywiste. Tam ją zabrali, tam ją złapiemy. Ten pensjonat powoli staje się oazą zbiegłych niewolników. Zwołaj ludzi. Mają być uzbrojeni. Niech otoczą pensjonat. Izaura już nam się nie wymknie. Nareszcie będzie moja. Musi pan uważać na żonę. Malvina zniesie wszystko w milczeniu. Będzie udawała, że niczego nie widzi, byle tylko ode mnie nie odejść. Izaura oddała się innemu, a więc tym bardziej nie będę miał dla niej litości. Będzie moja nawet siłą. Otoczcie ten pensjonat. I to jak najszybciej. Jeśli będzie pan miał szczęście, znajdzie pan też innego niewolnika. André, racja. Możliwe, że ten spryciarz ją chroni. Byłoby doskonale, gdyby udało się złapać oboje. W takim razie ja pójdę porozmawiać z sierżantem, a pan niech otoczy pensjonat. Szybko. Dokąd tak się śpieszysz? Nie muszę ci się tłumaczyć. Lepiej postaraj się o pieniądze na spłatę hipoteki. Jak ty ze mną rozmawiasz? Straciłeś rozum, łajdaku? Nie zawracaj mi głowy. Jesteś głupi. Jadę do domu ojca i nigdy więcej tu nie wrócę.
Wątpię. Nie umiałabyś żyć w separacji. Wytrzymasz wszystko w milczeniu. Założę się, że kiedy wrócę, wciąż tu będziesz. Dokąd idziesz? Do pensjonatu. Izaura się tam ukrywa. Śpieszę się. Miłego dnia. Idziemy. Za pozwoleniem. Łajdak. Wracaj! Areski! Mój przyjaciel wrócił. Jak się masz? Areski tęsknił, ale zadowolony. Areski ma teraz kobietę. Guarasi. Diogo jest przyjacielem Areski. To moja kobieta. Wspaniała. Teraz dasz początek nowemu plemieniu. Piękna kobieta. Areski szczęśliwy. Twój przyjaciel jest bardzo smutny. Po tym, jak mnie uratowałeś, udało mi się uciec z Eleną. To dobrze. Niestety jej mąż nas odnalazł i usiłował zabić. Niedobrze. Byliśmy sami. Elena, działając w obronie własnej, zabiła męża. Postanowiłem wziąć całą winę na siebie. Złych ludzi czeka więzienie. Wiem, dlatego jestem tutaj. Chcę prosić cię o pomoc. Muszę ukryć się w twoim szałasie na jakiś czas. Ile będzie trzeba? Areski i Diogo zamieszkają razem. Być może to nie potrwa długo. Muszę się upewnić, że Elena jakoś z tego wyszła. Zostanę ojcem. Elena spodziewa się mojego dziecka. Areski też będzie ojcem. Brzuch jego kobiety rośnie. Szybki jesteś. Diogo szybki. Brzuch Eleny duży. Jak pan wie, doktor Paulo został zamordowany. Widzę, że nie są państwo zaskoczeni. Niech Bóg się nad nim zlituje. Oby, bo jego morderca był bezlitosny. Podciął mu gardło. Straszne. Pan coś insynuuje? Głównymi podejrzanymi jest małżeństwo, które mieszkało w pensjonacie, w którym doszło do morderstwa. Opis pasuje do Doni Eleny i pana Diogo. Nie może pan ich aresztować. Nie może pan, nie mając dowodów. Właścicielka pensjonatu zgodziła się przyjechać na okazanie. Jeśli ich rozpozna, będziemy mieli dowód. To nie moja córka zabiła, tylko doktor Diogo. Tato, nie mów tak. Gdzie on jest? Uciekł. Ukrył się, ale nie wiemy gdzie. To nie nasza wina. Chciał nas zabić, działaliśmy w obronie własnej. A więc sprawa rozwiązana. Moi przełożeni będą zadowoleni. Moja córka jest niewinna, poza tym ciężarna. Przestępstwo popełnił doktor Diogo. Tym bardziej chciałbym, żeby zostawił pan moją córkę w spokoju. To zależy od tego, co powie Donia Elena. Czy było tak, jak mówi pułkownik? Rzeczywiście doktor Diogo zabił pana Paulo? Odpowiedz, pan sierżant ma mało czasu. Proszę opowiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Wszyscy wiedzą, jak bardzo nienawidziłam doktora Paulo. Zostałam zmuszona do tego ślubu. Do dzisiaj tego żałuję. Z czasem okazało się, że doktor Paulo to łajdak, któremu zależało tylko na posagu. Był niebezpiecznym i agresywnym człowiekiem. Kiedy celował do nas z broni,
Jednocześnie przyznał się, że zabił już wiele osób. Proszę przesłuchać w tej sprawie Donie Serafinę. Doktor Paulo rozmawiał z nią niedługo przed swoim wyjazdem do pensjonatu. Opowiadał przerażające rzeczy. Nam też. Wiedział, że może sobie na to pozwolić, bo i tak mieliśmy umrzeć. Zabił swoją pierwszą narzeczoną, otruł ją arszenikiem. Uśmiercił też swoich starszych pacjentów, w tym starców i kobiety w podeszłym wieku. Potem kradł ich biżuterię i pieniądze. Już pan wie, jaki to człowiek. Ojciec nalegał, żebym za niego wyszła, chociaż moje serce i dusza mówiły nie. Powinien pan porozmawiać o tym z Donią Serafiną i Margaridą. One wszystko potwierdzą. Nie obchodzi nas jego charakter i niejasności dotyczące prywatnego życia. Ważne, kto zabił. A ja muszę znaleźć winnego. Moja córka jest niewinna. Jestem w ciąży, sierżancie. Ten szaleniec, doktor Paulo, kompletnie mnie zaskoczył. Powiedział, że zabije Dioga, później mnie zgwałci i też zabije. Muszę mieć na to dowody. Wystarczy słowo mojej córki. Niestety nie. Sędzia podczas procesu zażąda świadków. Co innego, jeśli pani się przyzna, to wystarczy. A więc to pani zabiła, czy raczej doktor Diogo? Dzień dobry. Nasz obóz to ziemia czarnych, zbiegłych niewolników i wszystkich, którzy chcą być wolni. Ale pan nie jest czarny. Przypomina raczej właściciela hacjendy. Mam na imię Alvaro. Uwolniłem wszystkich moich niewolników. Jestem abolicjonistą. Walczę z uciskiem. Udało mi się dać listy wyzwoleńcze ponad 300 niewolnikom. Nazywam się João Maué. Jestem królem tego obozu. Witamy pana u nas. Bardzo mi miło. To moja szwagierka, Joaquina. Jest pani wspaniałą kobietą. Dziękuję. Może kawy? Chętnie, choć przyznam, że jestem głodny. Więc proszę wziąć kawałek chleba z kukurydzy i wypić kawę. Dziękuję. Cały dzień, a potem noc, szukaliśmy z Tiberio drogi do obozu. Gdzie pana przyjaciel? To młody chłopiec. Ma jakieś 14 lat. Przyszedł ze mną do obozu. Przecież pojawił się pan sam. Jak to? Tiberio mnie tu przyprowadził. Doktor Diogo zabił. Zostawił tutaj moją córkę i uciekł. To było straszne. Nagle pojawił się doktor Paulo i powiedział, że nas zabije. Dlatego Diogo zrobił, co do niego należało. Zabiłby ratować moją córkę i jej dziecko. Skoro doktor Paulo najpierw chciał zabić Diogo, a później zgwałcić, mogę domniemać, że Diogo stał przed nim. W takiej sytuacji nie mógł zaatakować doktora Paulo od tyłu i podciąć mu gardła. To prawda, ja stanęłam między nimi i błagałam, żeby nas nie zabijał. Wtedy, o czym sama mi opowiadałaś, Diogo, udało się wyrwać nóż napastnikowi i zadać cios. Teraz wszystko ma sens. Myślę, że to wystarczający dowód potwierdzający niewinność mojej córki. Poza tym winny uciekł. Jeśli chce mieć pan rozwiązanie tej sprawy, proszę znaleźć winnego. Potwierdzi moje słowa. To on zabił.
Wierzę w pana zdrowy rozsądek, pułkowniku. Nie aresztuję doni Eleny. Zostawię ją pod pana opieką. Bardzo proszę, żeby nie wyjeżdżała pani z miasta. Najlepiej pojechać starą drogą i kierować się do portu na północ. São João de Barra. W porcie jest spory ruch. Mój przyjaciel ma żaglówkę, którą przewozi produkty z Hacjendy. Na pewno zgodzi się i zabierze Izaurę na północ, aż do Cabo Frio. Leonce się na to nie wpadł? Ucieczka na północ nikomu nie przyszłaby do głowy. Trzeba jeszcze mieć łódź. Słyszałem, że w tym porcie przeładowuje się jedynie towar. To chyba lepszy pomysł niż podróż konno zwykłą drogą. Łowcy niewolników nie odpuszczą, André. Widzę, że czeka nas podróż morska. Co to za hałasy? Pensjonat otoczony. Co teraz? Nie uda nam się uciec. Zostańcie tutaj. Zaraz wrócę. Ten łajdak musi jak najszybciej umrzeć, inaczej cały świat na tym ucierpi. Złego diabeł nie ruszy. Pensjonat jest otoczony przez uzbrojonych ludzi ze wszystkich stron. Doktor Paulo był niebezpiecznym człowiekiem. Wszyscy mówili o jego pierwszej narzeczonej. Było mu mało. Zabijał też starsze kobiety. Powieszono niewinnego człowieka, który został skazany, choć wcale nie był bestią z makabu. Staram się jak mogę. Za mało. Gdyby rzeczywiście się pan starał, większość zbrodni w naszym mieście zostałaby wyjaśniona. Najlepszym przykładem jest podejrzana śmierć hrabiego de Campos. To był pojedynek. Pan Leoncio musiał się bronić. Potwierdzają to świadkowie. Kłamią. Rozmawiałem o tym z panem Paulo. Powiedział, że kłamał, składając zeznania, tak by pan Leoncio pozostał na wolności. Okłamał też mnie. Nie powinienem był zaufać żadnemu z nich. Moja córka miała rację. Dobierałem wyjątkowo niewłaściwych księciów. Dzisiaj przyznaję, to nie rodzice powinni o tym decydować. Za to Izaura byłaby wspaniałą synową. Proszę cię, tylko nie to. Niewolnica synową? Przesadziłaś. Wszyscy wiedzą, że Leoncio Almeida to niebezpieczny człowiek. Zabił nie tylko hrabiego. Okradł pana Miguela, próbował otruć hrabinę, przez co mój ojciec omal nie umarł i przygotował zasadzkę na Diogo. Oskarżenia należy podeprzeć dowodami. Ma je pani? Nie powinien pan być taki tolerancyjny wobec morderców. W końcu to pan pilnuje tu porządku. Leoncio wciąż jest wolny, a Diogo to doskonały lekarz o dobrym sercu. Działał w obronie własnej. Mój prawdziwy mąż i ojciec naszego dziecka teraz będzie poszukiwany. Będziesz musiała się tu ukryć. Gdzie? Leoncio przeszuka każdy kąt. W pokoju pana Enrique. Ja też jestem podejrzany. W takim razie w dawnym pokoju pana Michela. Za szafą są ukryte małe drzwi. Pan Michel mnie tam ukrył podczas mojej ostatniej ucieczki. Widziałam ten schowek. Tylko dzięki temu udało mi się uciec. Ukryłem się tam i poczekałem aż do wyjścia Leoncia. Raz się udało. Może i teraz. W takim razie chodźmy. Oni mogą zaraz tu wejść. Tiberio pewnie zwiedza obóz i zawiera nowe przyjaźnie. Poradzi sobie. Skąd ta dziura w surducie? Z winy pewnego człowieka, który próbował mnie zabić. Strzelił w serce, a pan przeżył?
Chyba Bóg przyłożył do tego rękę. Amen. Zawsze w wewnętrznej kieszeni noszę małą Biblię i krzyżyk, który dostałem od matki. To on zatrzymał kulę. Kto do pana strzelał? Nazywa się Leoncio Almeida. Pan Leoncio? Widzę, że i tu jest znany. Pewnie wszyscy słyszeli o tym, co zrobił. Ma już wiele na koncie. Do mnie strzelił, kiedy byłem zupełnie bezbronny. W jego stylu. Ale tutaj nie dotarł. Czemu chciał pana zabić? Bo uciekłem z narzeczoną Izaurą. Racja. Narzeczony Izaury nazywał się Alvaro. André o tym wspominał. Państwo znają Izaurę? A jakże? Wychowywała się przy nas. Ciotka Joaquina. Izaura opowiadała mi o pani, a pan jest wujem Joao. Tak, mówi do mnie Izaura, ale w obozie wolą nazywać mnie imieniem afrykańskim. Izaura cierpi przez tego łajdaka Leoncia. Uderzył ją? Nie wiem. Zostałem znaleziony nad jeziorem. Tiberio dotrzymywał mi towarzystwa. Nie widział pan mojego syna André? Poznałem go w São Paulo. To wspaniały człowiek, ale dawno go nie widziałem. Miał pojechać na obrzeże Hacienda Almeidy, żeby zobaczyć Izaurę. Co za ulga. Jeśli André jest przy niej, Izaura ma większe szanse na ucieczkę. André od dziecka uwielbiał Izaurę, jak siostrę. Może pan tu zostać, ile zechce. Dziękuję, ale nie mogę. Potrzebuję konia, żeby wrócić do Campos i ratować ukochaną. Moja dziewczynka Izaura. Zaraz obejrzy pan konia, ale najpierw proszę coś zjeść. Dziękuję. Oby ci się powiodło, synu. To pewna informacja. Izaura jest w pensjonacie tego murzyna. Kazałem wszystko otoczyć. Nie mamy nakazu, żeby tam wejść. Prawo jest po mojej stronie. Jestem właścicielem niewolnicy, która się tam ukrywa. Proszę wysłać swoich ludzi do pensjonatu i kazać wycofać się uzbrojonej obstawie pana Leoncia. Tylko tego brakowało. Mondrala, który wie wszystko najlepiej. Za kogo pan się uważa? Jestem adwokatem i znam prawo. Wiem, jakie ma pan uprawnienia. Ta niewolnica jest moja, ale nie pensjonat. Pan Geraldo ma rację. Nie pójdę tam bez nakazu sądowego. Dostanie go pan. Do tego czasu moi ludzie będą pilnować pensjonatu. Nie wychodźcie stamtąd pod żadnym pozorem. Dziękuję za wszystko, co dla mnie robisz. Lubię cię, zostań z Bogiem. Kto zasunie za nami szafę? Idź, ja spróbuję. Proszę mi pomóc. Muszę zasłonić przejście. Chodź. Nie chcę, żeby pani Malwina płakała i była smutna. Przypomina pani kwiatuszek, któremu zwiędły wszystkie płatki. Nie pozostało mi nic innego. Jestem nieszczęśliwa, więc płaczę. Proszę tak nie mówić, bo jeszcze Bóg panią ukaże. Taka piękna kobieta, wyperfumowana, jak nocna dama. Z kim mnie pan porównuje? Z nocną damą, to znaczy z kwiatuszkiem.
Mówię o roślinie. To taki krzew, zielony jaśmin. Tylko nocą uwalnia niesamowity zapach. Piękny jak perfumy. Chyba, że tak. Co z tego, że jestem bogata, ładna i wyperfumowana, skoro człowiek, na którym mi zależy, nie kocha mnie i nie szanuje. Poniża mnie i gardzi moją osobą, a wszystko z miłości do niewolnicy. Proszę wybaczyć, ale mówiła pani, i to chyba dzisiaj, że ucieknie od pana Leoncja. Tak pani mówiła. Powinnam uciec. Powinnam, szczególnie po tym, co dzisiaj zrobił. Poszedł schwytać Izaurę. Wie, gdzie ona jest? Chyba tak. Zabrał uzbrojonych ludzi i wyszedł. Krzyczał na mnie, ale jeszcze mi za to zapłaci. Chcę, żeby znalazł się w nędzy. Więc nie wyjedzie pani? Chcę tu być, kiedy Leoncio schwyta Izaurę. Na pewno będzie chciał zrobić jej krzywdę. Nie pozwolę na to. Poza tym on ma rację. Nie przekreślę tego małżeństwa, nie walcząc do samego końca. Pan Leoncio może nas tu znaleźć. Jest zdolny do wszystkiego. Nie traćmy wiary. Kiedy nie ma już nadziei, pozostaje Bóg. Podziwiam twój upór. Dzięki wierze wciąż mam nadzieję, że pewnego dnia będę wolna. Pomódlmy się i pogódźmy z tym, co ześle nam los. Jeśli czeka nas spotkanie z panem Leonciem, prośmy Boga o siły i mądrość, które pozwolą nam przetrwać jego gniew. Jeśli ten przeklęty Leoncio nas tu znajdzie, jestem pewien, że mnie zabije. Nie pozwolę na to. Ciebie nie skrzywdzi, nie odważy się. Za bardzo mu się podobasz. Teraz już wiem, że ten łajdak ze mną skończy. Nie dojdzie do tego. Odwagi, nic złego nas nie spotka. Czuję, jak mnie coś ściska za serce. Coś złego. Nie mów tak. Przecież poprzednim razem udało ci się uciec. Ale nie było tu tylu ludzi pilnujących pensjonatu. Mam prośbę. Zawiadom mego ojca i ciotkę Joaquinę, jeśli ten drań mnie zabije. Niech wiedzą, że bardzo kochałem ich oboje. Ty nie umrzesz. Ty też musisz coś wiedzieć. Jesteś osobą, którą kochałem najbardziej na świecie. Najpierw jako kobietę, później inaczej. Jak siostrę. Tak bardzo chciałem, żebyś była wolna. Wolna jak ptak, który cieszy się urokami natury. Jednego możesz być pewna, kiedy się uśmiechasz tak pięknie, to wszystko wokół jest piękniejsze. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Karolina Władyka, czytał Zbigniew Moskal. Não dá.
Não sei onde esse amor vai parar. Faço tudo, qualquer coisa.